Witajcie, Męska Kuchnia TV, sezon któryś tam, produkcja oryginalna. Zrobimy sobie dzisiaj taką potrawę mojej babci, a właściwie nawet prababci. Nie wiem jak to nazwać, zapiekanka, nie zapiekanka, u nas to się nazywało, mówiło się na to ratatuj. Prosta potrawa, tania, szybka, co potrzeba, no jak widać ziemniaki, marchewka, cebula i przyprawy. Także na początek kroimy wszystko na plasterki. Dobra, wszystko pokrojone. Wrzucam to teraz do garka. Tak. Trzeba to teraz jeszcze doprawić. Doprawiamy standard. Sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz i koniecznie kminek i musi być też jakiś tłuszcz, czyli o, najlepiej olej, można smalec, parę łyżek, tak? I doprawiamy, tak jak mówiłem, sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz ziołowy, kminek. Jakby ktoś chciał, to jest potrawa oczywiście bez mięsa, ale jakby ktoś chciał, to może sobie zrobić jeszcze. A, no i majeranek jeszcze też. Może sobie zrobić z oczkiem, z kiełbasą na przykład, ale u mnie się zawsze robiło bez mięsa. I do tego jeszcze trzeba dolać, no chyba tu jest za dużo nawet, jak powiedzmy 1/3 szklanki wody. Dobra, wszystko mam doprawione, no i teraz trzeba to po prostu wymieszać razem z tłuszczem i z przyprawami, tak żeby wszystko było równomiernie rozprowadzone, tak. I można to po prostu włączyć i na wolnym ogniu gotować aż do miękkości, to tak, ja wiem, z 15-20 minut, żeby się potyrtoliło, można to od czasu do czasu przemieszać. Aha, proporcje składników, no to już dowolnie, kto lubi, ja robię to tak, że jest mniej więcej 1:2, czyli jedna część marchewki, dwie porcje, dwie części ziemniaków, no i mniej więcej tyle samo, co marchewki, też cebuli. O, też jest wymieszane, kuchenka włączona i tak gotujemy pod przykryciem do miękkości. Dobra, potrawka się zagotowała, jak widać, no i teraz sobie możemy ją przemieszać i zmniejszyć ogień, już grzanie, niech to sobie na wolnym ogniu się tyrtoli. Jeszcze tam raz można ewentualnie to podmieszać, gdyby zabrakło wody, bo woda wyparuje, to też trzeba dolać, ale to tak dolać, żeby na dnie było, no, góra 2, może 3 cm wody, także gotujemy dalej. Dobra, słuchajcie, minęło jakieś 15-20 minut. Potrawka jest gotowa, łatwo sprawdzić, wszystko miękkie. Część ziemniaków się rozpadła w trakcie gotowania, mieszania, ale to nie szkodzi. Robimy sobie teraz małą degustację. Tak wygląda, pachnie fajnie, kminkiem, majerankiem. O, marcheweczka, ziemniaczki. Spróbujmy, jak to wyszło. Rewelacja. Pyszne, fajne, proste danie. Od razu mi się dzieciństwo przypomina. Góra pół godziny i gotowe. Dzięki za uwagę. Słuchajcie, gotujcie, subskrybujcie, piszcie, komentujcie. Smacznego i do następnego.